Witajcie! Dzisiaj taki temat mam. Słuchasz może różnych guru, oświeconych, różnych pięknych, wspaniałych kobiet i mężczyzn, którzy tak emanują miłością, którzy są zawsze w wysokich wibracjach, którzy są tacy oświeceni, którzy niosą tylko miłość. I nie o to chodzi, że ja to wyśmiewam. Nie, bo wierzę, że Dalaj Lama rzeczywiście niesie w świat miłość. Ale czy to oznacza, że nie czuję wkurzenia? No może Dalaj Lama nie czuje. Ale my nie jesteśmy Dalaj Lamą. My nie jesteśmy oświeconymi istotami tylko duchowymi, które gdzieś tam na firmamencie niebieskim fruwają na miły Bóg. Jesteśmy ludźmi z krwi i kości, ale dajemy sobie wmówić, ja też tam byłam, żeby nie było ileś lat temu, że przyjdzie taki dzień, że ja już będę tylko świecić. Będę światłem, nikomu nie powiem złego słowa, nie będę miała jednej złej myśli na czyjś temat, nie mówiąc o jakiejś złości, afe. Nie! Jesteśmy ludźmi z krwi i kości, jesteśmy owszem duszą, ale w ziemskiej wędrówce, w ludzkim ciele, a w naszym ciele są emocje, jest wkurw, jest smutek, jest rozmemłanie, też jest zazdrość, bo ktoś coś ma, a ja tego nie mam, a też bym chciała, no. Jesteśmy zmęczone, jesteśmy wściekłe, jesteśmy zazdrosne, jesteśmy niechętne, ola Boga, do pomocy innym, bo przecież powinnyśmy zawsze nieść pomoc potrzebującym. Jak słucham takich przekazów, to od razu mam na to radę, że to jest takie duchowe ego. Ja jestem ponad to. Ja jestem już taki oświecony. W nosie mam, kto coś opowiada na swój temat, jaki to nie jest oświecony. Pytanie, jak traktujesz swoją żonę, czy partnerkę, czy męża? Jak traktujesz swoje dzieci? Jak traktujesz psa? Jak zachowujesz się, gdy ktoś w twojej obecności, nie wiem, źle traktuje dziecko, zwierzę, czy kasjerkę w sklepie? I zaczyna się to od nas, bo jeśli my sobie wewnątrz nie dajemy przyzwolenia na trudne emocje, na zmęczenie, na wkurzenie, to innym też nie będziemy dawać. I też się z tym spotkałam, chociaż już coraz rzadziej, bo jakoś nie przyciągam już na szczęście takich ludzi. Ale jak ty tak mówisz, uczysz ludzi jak żyć? A ty taka wkurzona? A ty sobie z czymś nie radzisz? I ja wtedy takie oczy wielkie robię. Mówię, no tak, bo ja nie jestem, nie wiem kim, Buddą. Jestem człowiekiem. I jak my sobie damy prawo do wszystkich uczuć, do wszystkich emocji, do różnych stanów, do różnych nastrojów, uwaga, nie mylić z wywalaniem na innych ludzi tego wszystkiego. Tylko my w sobie, wewnątrz, dajemy sobie prawo, to paradoksalnie lepiej się z nami żyje. Może jesteś teraz zdziwiona, ale tak właśnie jest. Dlaczego? Dlatego, że wtedy mówimy do kogoś, wiesz co, dzisiaj mam słaby dzień. Wiesz co, dzisiaj czuję złość. Nie zaczepiaj mnie. Nie zaczepiaj mnie, bo dzisiaj jestem wkurwiona. Albo jest mi dziś smutno, potrzebuję po prostu, żebyś pobył czy pobyła, przytulił, wysłuchał. Jeżeli mamy świadomość całej gamy naszych emocji i jesteśmy z tym ok, to jest takie sformułowanie, którego uczę moje dziewczyny. Czuję smutek i to jest ok.
Czuję złość i to jest okej, tak, złość też. Czuję bezradność, jedna z trudniejszych emocji. Jestem zagubiona. I to jest okej, na ten moment mojego życia. Może mam być zagubiona po to, żeby odnaleźć nową drogę. I jak zaczniesz sobie powtarzać, czuję to i to, i to jest okej, twoje życie naprawdę stanie się lepsze. A bonusem jest to, że będzie się z tobą innym łatwiej żyło. I będziesz też miała więcej zrozumienia dla innych. I nie będziesz tego brała do siebie, bo zrozumiesz, że tak jak ty wczoraj byłaś wkurwiona, tak ten ktoś dziś jest zły, smutny, zrozpaczony, bezradny i to nie ma związku z tobą. Możesz to uszanować, możesz to przyjąć, ale nie musisz się tym zajmować. Możesz powiedzieć jedynie, jestem przy tobie, jak będziesz potrzebować pomocy, pogadać, jestem. Ale to nie jest o tobie. Wiesz, jakie życie staje się lekkie, jeżeli zaczynasz dawać sobie prawo do wszystkich emocji, a potem, jak już sobie dasz, zaczynasz je spokojnie wyrażać, bo jeżeli nie pozwalamy sobie na emocje, to one gdzieś się tam i tak przedostają i nagle wyrzygamy na kogoś. Naszą złość, naszą bezradność, bo to ty, to przez ciebie. Natomiast jeżeli dasz sobie prawo i powiesz sobie, to jest okej, ja jestem przy sobie, przyglądam się temu, to później jak ci się to poukłada, po prostu to powiesz. Wiesz, nie pójdę z tobą dziś do kina, bo jakaś taka jestem, nie wiem, muszę pobyć sama. Nawet nie muszę, a chcę. Widzicie, jak to cholerne muszę się człowieka czepia, tak? Czyli mam wtedy więcej zrozumienia dla siebie i innych. Empatii, bo wiem, że to ludzkie. Więc nie idźcie w duchowe ego. Nie wyobrażajcie sobie, że będziecie już tylko miały te piękne, wysokie emocje i tylko wysokie wibracje. Tak życie nie wygląda. Po nocy przychodzi dzień, po dniu noc, po burzy słońce, a potem znowu deszcz. I to jest okej. Okay.